Urokliwa miejscowość o nazwie Krynica Zdrój. Już za mną. Dwie noce tam przesiedziałem. Regenerowaliśmy się. A tymczasem temu miastu mówię sayonara. Czas na huzary. Zapraszam na ciąg dalszy serii z GSB. Kozioł sarny, patrzcie. Lesiu, Lesia, chodź. No, powiem wam, że to podejście tutaj na huzary jest takie łagodne, ale długie. Zaczynamy nowy dzień. Start dzisiaj nastąpił o 5.40. Sprawie, że krańców Krynicy Zdroju. No i wracamy do tej wędrówki. Sam nie wiem, czy to dobre było, żeby leżeć przez cały dzień. Organizm nieprzyzwyczajony do takiego leżenia. Czy to dobrze zrobi, czy źle? Leśce mam wrażenie, że dobrze to robi. Przespała wczoraj cały dzień. Cały dzień przeleżała. No i wygląda na to, że się zaczyna to, o czym wszyscy mówią. Przekraczanie strumyków, potoków, a nawet rzek w Beskidzie Niskim. Dzisiaj kilka małych strumyczków przeszliśmy. Ten też za duży nie jest, więc powinno się udać. Przejść suchą stopą, ale nie wszędzie tak będzie. No napij się, napij, Leśka, tak. Pyk, pyk i idziemy. Pierwsza poważniejsza przeprawa. Pawcio fajtłapa oczywiście już. Jedną skarpetę ma mokrą. No, witamy się z Beskidem Niskim. Tak to jest tu ponoć nagminne. Po 5 przepraw dziennie tej samej rzeczki. To jeszcze nie jest taka rzeczka, jakie mnie czekają, coś czuję. A to, co jest niesamowite, to jeszcze nigdy tutaj nie byłem. Nigdy nie byłem w Beskidzie Niskim. Podobno jest to obszar najmniej zaludniony w Polsce. Nie wiem, czy górski obszar, czy obszar w ogóle, ale mało ludzi tu mieszka, przez co najdziksze są to tereny. Patrzę, jak tutaj zimą muszą iść. To są dopiero przeprawy. No tak, tu jest jakaś kłoda, ależ to słońce się odbija, nic nie widać. Nie wiem, czy tą kłodą iść. Nie, tu po kamykach albo tam. Idziemy tamtędy. Nie będę tego nagrywać, muszę trzymać za kije. Sorry. Ale to spokojnie, po kamykach, hop, hop, hop. Gorzej jakby tu było wezbranie jakieś po dużych opadach. Leśka, lepiej po malutku, wiesz? Ale ekwilibrystyka. O, idziemy. No, niepotrzebnie za dużo chyba wam kręcę, za dużo gadam i przegapiłem odbicie tutaj na czerwony szlak takimi pięknymi łąkami, a przechodziłem ponownie parę razy ten strumyk nadprogramowo, a teraz dobijam do szlaku na szagę i odnajduję go. Jest. No to wam powiem, że grubo. Pastuch. Trzeba go sobie otworzyć i przez czyjeś tu pastwicha iść. Mam nadzieję, że te zwierzaki nie będą agresywne na tego zwierzaka. O kurde, się przygoda zaczyna. I kolejna rzeczka, a tam już błotka. No, powiem wam, Beskid Niski przygodowy. Idziemy do przodu. Ale miła akcja miała miejsce. Minąłem właśnie pana, który pyta, ale tu spacerek z pieskiem i co, czerwony szlak? A ja mówię, że tak. A pan mówi, że z 25 lat temu, jak był młody, to zrobił. Nie było nawigacji na mapach papierowych. A teraz mówi, jak widzi tych turystów w tych komóreczkach, szukają, nie wiedzą, gdzie są. Zaśmiał się. Mochnaczka Niżna. Bardzo piękna wieś.
Naczka niżna już na zawsze w sercu mymy. Te kurcze łąki, te tutaj lasy przepiękne. No tereny, jakie tu okalają tę wioseczkę, to jest, no to jest kurcze jakaś definicja raju raczej. Jest tu pięknie. Malowniczość tych miejsc tutaj jest kompletna. Jest kompletna, bezgraniczna. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Chyba niekoniecznie. Ale łąki usłane kwiatami. W pejzażu górskim jeszcze do tego światło. Ajajaj. Po mojej lewej stronie górki o nazwie Kamienny Wierch i też Zielona Lipka, takie górki poniżej 800 metrów i grzejemy sobie teraz na Robki, a później na Hańczową. Nie mówiłem jeszcze chyba, jaki jest plan na dzisiaj, a plan na dzisiaj jest taki, że nie mamy zbytnio planu. To jeden z tych dni, kiedy nie mam noclegu nigdzie klepniętego. Myślałem o Huculskiej Polanie. Jest taka agroturystyka w Regietowie. Niestety nie mają tam miejsc. Zadzwoniłem wczoraj, nie ma miejsc. Więc albo baza namiotowa w Regietowie. Dojdę, zobaczę. Albo lecę dalej. Zobaczymy, co droga przyniesie. Ależ te sarnie są ciche i zwinne. Wychodziła tak nam kolejna sarna na drogę. Dostrzegła nas. Wyżej podniosła głowę i czmychnęła z powrotem tutaj w dolinę Strumyczka i pewnie gdzieś tam do góry, no bo tu w dole jej nie widać. Ciągle coś się dzieje tutaj. O wiele dziksze te lasy. Takie mam odczucie. Więcej zwierząt, mniej ludzi i mniej zasięgu. Wychodzę tu z ciemnego lasu, jest takie coś. I tam sobie wyobraźcie, toczy się życie. Ja dziękuję. Ale petarda. Mega urokliwa ścieżki. Tu mam wrażenie, że w ogóle od w zasadzie poprzedniego odcinka, od poprzedniego etapu jest więcej takich intymnych ścieżek, wąziutkich, z trawką po boku. Było dzisiaj takich trochę szerokich szutrówek, ale no jest tak intymniej troszeczkę. Rzut oka na tą łączkę z lekko innej perspektywy. Bailando, bailando. Jeżeli dobrze liczę, to jest to 11 dzień naszej wyprawy. Dnia zero nie liczę, no bo przecież przeszedłem wtedy raptem 4 km na pizzę i z powrotem. Piesek leżał w pokoiku. To nieistotne. Bardziej taka rozkmineczka teraz się pojawiła, że jest kurczę, gdzieś 10 rano, poniedziałek. 90 parę procent moich rówieśników, bądź też ludzi powiedzmy no, klasy pracującej, jest teraz w robocie, a ja gdzieś chodzę po jakichś wiochach. Ależ to jest po wsi noga. No. Turlam się gdzieś tutaj, turlam po tym Beskidzie Niskim. Pierwszy dzień w Beskidzie Niskim, najdłuższe pasmo całego głównego szlaku beskidzkiego. Gdzieś tam czytałem chyba 160 km nawet ono ma, jeśli chodzi o bieg czerwonego szlaku. No, fajnie, fajnie. Różnorodność na razie jest kompletnie inaczej niż poprzednie dni. Niższe górki. Ale są też przewyższenia. No przecież dzisiaj zrobimy prawie 1200 przewyższeń, jak dojdziemy na Regietów. Przez te przestrzenie ogromne, piękne. Coś czuję, że dzisiejszy odcinek będzie wypełniony muzyką. Muzyką do pięknych obrazów. Patrz ta. Tu jest sklep jakby co w Hańczowej. Trzeba mocno, mocno zejść ze szlaku. Prawie całą Hańczową przeszedłem. Wszystko po to, żeby znaleźć sklep, w którym jest piwo.
Oczywiście w tym sklepie piwa nie ma. Czynny jest sklep do godziny 11, więc trafiłem do niego 3 przed 11, więc fart jak nic. Chociaż wodę kupiłem, jakąś kiełbę dla psa na noc. Kubusia na miejscu walnąłem. 2 suche buły i to tyle na dziś z rewelacji. No niestety, zapowiada się dzień bez piwka. Nie wiem, dojdę na tą bazę w Regietowie i będę myślał co dalej. 59 raz szlak przekracza rzekę. Ja pitole, dobrze, że chociaż jest niski stan. To po kamykach kic i lecimy dalej. I że pies może się co chwilę opić wody, nie Leśka? Co, chłodzimy się, tak? Nic, idziemy dalej. Taki wąwozik. Patrzcie, jak tu woda czasami musi wysoko sięgać. Ostre, nie? Jakby ktoś się zastanawiał, jaki jest ten szlak Beskidzki. Głównymi drogami niby wiedzie, co? Kurka. Urokliwie. Kończę kręcić, tu trzeba skoncentrować się na zejściu i wejściu tam. Zaczynamy wchodzić na kozie żebro. To jest około 300-350 metrów przewyższenia na około 2-2,5 km. I później jest to osławione, mocno spadziste zejście. Zobaczymy, trochę się go obawiam z tak ciężkim plecakiem. No i upał daje się mocno dzisiaj we znaki. Szczególnie tej małej osóbce. Lesia, czy jest strowo, powiedz? Zaszczekaj na raz, jeśli tak. Aha. Czyli nie jest. No moim zdaniem jest, kurde. Zejście z koziego żebra. Dobra, chwytam kije w obie dłonie. Nie ma co tu filmować, jest ostro nawet, rzekłbym. Nie było takie straszne to zejście z koziego żebra. Zimą na pewno by było gorzej. Albo jakby popadało, to to byłoby bardzo ciężko. A tak, cieszę się, że jest na tyle sucho. Zostało mi jakieś 200-300 metrów do bazy. Tu już jest chyba jakiś skrócik. Do bazy namiotowej w Regietowie. Schodzę do Regietowa, w zasadzie już w nim jestem, ta droga o tym świadczy. I co? I tutaj sobie siądę i pomyślę co dalej z tym dniem. Czy ciśniemy dalej, może będzie zasięg, może podzwonię. Dowiemy się, zobaczymy jak kondycja psa, bo na razie jest chyba troszkę padnięta, no bez śniadania. W zasadzie to 2 parówki od rana i trochę smaczków. Zobaczymy jak to będzie. Ale pięknie. Tego nam było trzeba, co? Leśka? Coś pięknego. No i okazuje się, że baza namiotowa już jest od wczoraj czynna, działa. Są duże namioty wojskowe porozkładane. 12 zł kosztuje nocleg w takim namyciku. Pod wiatą można za friko. No kurczę, nie wiem czy sobie nie wezmę namiociku. Się zastanawiam, czy tu nie zostać. Jeszcze usiądę, przemyślę. Zobaczymy. Sami popatrzcie, jaki klimacik. Rewelacja. Ogromna wiata. 2 hamaczki, małe namioty, duże namioty, do wyboru, do koloru. Pięknie tu jest. Nastąpiła redefinicja planów. Jako, że jest, nie wiem, 14, mocna pogoda, ale wypoczęliśmy przecież. Dobrze się czuję. Mam nadzieję, że piesek również. Grzejemy dalej. Wchodzimy teraz na rotundę. Jest mocno. No i wydaje się, że dzisiaj może dojdziemy do Wołowca. Obdzwoniłem, jest tam chata Kasi, tak się nazywa miejscowa. Dzisiaj będę chciał się tam przekimać, wieczorem dojść. Dzisiaj jest prawdziwy dzień wędrowca, kurde. Od świtu do prawie zmierzchu. Na bogato. Krótsza będzie regeneracja dzisiaj, jutro znowu mocny odcinek. Ale lecimy z tą rotundą. No, pogrzejemy dzisiaj troszeczkę kilometrów. Zobaczymy, czy do takich dystansów też jesteśmy stworzeni. Jakiś rekord życiowy tu zaraz wejdzie. Mili Państwo, wchodzimy na rotundę. O, robi to wrażenie. Muzyka. Kiedy sobie zdałem sprawę za późno z tego, co ja właśnie robię. Sorry, że tak króciutko pokręciłem z tej rotundy.
ale lecę. Dzisiaj lecę, dzisiaj robię coś, czego zazwyczaj nie robię. Jestem planistą, planuję. Długo przed, mam już te noclegi rozkminione. A dzisiaj jakieś takie... coś pyknęło w tej głowie, nie wiem. Nie chciałem zostawać na tej bazie regietów. Z jednego względu, bo kurczę, jutro miałbym do przejścia tylko 20 do bacówki w Bartnem. To jest bardzo mały dystans i delikatny, więc trochę szkoda mi po prostu pogody. Widzę, że za 2-3 dni może być kompletne załamanie, burze, ulewy. Chcę te ciężkie odcinki, takie jak Magórski Park Narodowy, jakby Bóg dał, jakby zdrowie pozwoliło, machnąć już jutro. Jeśli oczywiście dzisiaj doczłapię się do tego Wołowca, do chaty Kasi. I całkiem kurczę niezłe jest to, że taki spontan pyk, chodzę gdzieś tam, znajduję zasięg. Nie było to proste przy tej bazie, ale znalazłem, gdzieś siedzę przy ulicy, przy asfalcie, znajduję, dzwonię, dzwonię, za piątym razem odbierają, mają nocleg, mówią, że musi być pan do 19, jak chce pan coś zjeść. Wow, no to już mam motywację, grzeję. Wiecie, o co chodzi? Jedzenie, kurde, na bułce od rana. Jest 14, o 5 zjadłem bułkę z serem. Aha, i batonik był jeszcze. No i ostro, ostro, no i ciśniemy. Byleby coś sobie zjeść. Taka jakaś nagroda za cały dzień. W ogóle dzisiaj wykręcę jakiś kosmiczny rezultat, jeśli się uda w ogóle tam dojść. Nie wiem, ile dokładnie wyjdzie, 44, 5, to jakiś mój chyba rekord życiowy absolutny. Przewyższeniowo też całkiem nieźle, jak na mnie powinno wyjść. Jeśli oczywiście jeszcze przejdziemy z Dynia, Popowe Wierchy. No, jeszcze nie będzie takie hop-siup, jeszcze nie wiem, około 14 km nam zostało do mety. A to będą dobre 3 godziny z haczykiem dryłowania. Dzisiaj się wyżyłujemy na ostro. Kurde, jak ja muszę dzisiaj zadbać o tego pieska. Energetyki, izotoniki, wszystko pod pieseczka. Masaż bardzo mocny dzisiaj wleci. Znowu krótki sen, jutro znowu o świcie grzejemy dalej. Jutro też jest długi odcinek. Przez to, że tak wcześniej sobie poplanowałem, że dzisiaj 27 miało być, jutro 20, później tam 30 coś, 2 i te 20 mi tak doskwierało i ten nocleg w bacówce w Bartnem, no te opinie ludzi nie są za dobre o tym miejscu. Chciałem to sprawdzić, ale kurczę, no 20 km przejść mając pogodę, a później masz deszcz i dryłuj prawie 35 przez Magórski Park Narodowy. Dlatego sobie to skumulowałem w 2 dni. Trzymajcie kciuki, to znaczy jak już będziecie oglądać, to wynik będzie jasny. Ale kurde, no sam za siebie w tym momencie trzymam kciuki, żeby się udało. Żebyśmy podołali, kurczę, no fajnie. Pierwszy raz w życiu tak sobie kurde chyba zrobiłem, że dowalimy, sprawdzimy się dzisiaj na mocarzu. Zobaczymy. Dzięki temu gdzieś uszczkniemy jeden dzień, trochę mi się noclegi już wcześniej porezerwowane przesuną, jeśli się oczywiście da, jak będę miał zasięg, to będę dzwonić. Natomiast gdzieś tam sobie zaoszczędzimy jeden dzień i może ciut więcej zabawimy w Bieszczadach, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Na razie już bez mocnego planowania, Beskid niski wszedł i wchodzi flow, płyniemy. Może i o to chodzi, żeby nie być tak stwardo, tak spiętym na linii odbytowej, żeby po prostu dać się ponieść. I to próbujemy uczynić. Zobaczymy, czy na dobre nam to wyjdzie. I kolejne widoki z Beskidu Niskiego. Ależ tutaj mają pięknie. Popowy Wierch przed nami, o ile się nie mylę. No i to będzie ostatnie dzisiaj takie pasemko, taka hopka w górę. Już nie zliczę, ile dzisiaj takich hopek pomiędzy pięknymi łąkami. Ależ tu dzisiaj się dzieje. Wcisnęliśmy się na Popowe Wierchy. W zasadzie to jeszcze kawałek, ale to pierwsze podejście najbardziej znaczące już jest za nami. Patrzcie, jaka jarzynowa dróżka. O kurde. Powiem wam, że jest grubo. Jeszcze około 9 km do mety. A ja już dzisiaj jestem wykręcony jak ściereczka. Zapach mojej koszulki to jest coś nieopisywalnego słowem. Tego słowa nie oddadzą ludzie. Tego nawet nie odda wyobrażenie o
menelu z autobusu, takim, wiecie, classic, the classic one. Nie, nie, tu jest coś o wiele bardziej, młodzież powiedziałaby, powerful. Tak, zapach mojej koszulki to jest właśnie pełnia, pełnia mocy, którą dzisiaj włożyliśmy w tę trasę. Chodź, chodź, nie wariuj, ale ty fikołki robisz. No ładnie się przedstawiłaś tutaj przed tysiącami słuchaczy. Przepraszam, telewidzów. Telewidzów. No tak, w sumie YouTube'a teraz można na telewizorku oglądać. Chodź, Lesia, wiem, że lubisz takie łąki, ale zostało nam 5 km i będziemy jedli. Chodź. Lesia, czy jedzenie cię nie motywuje, piesku? Chodź, chodź, czyścioszku. Dawaj. Takie łączki ją kręcą. Patrzcie, no nie mogę. No pójdziemy trochę, czy nie pójdziemy dzisiaj? Chodź. Co tam, spędzi cię coś na plecach? Dawaj, podrapieć. Na brzuchu cię podrapię. Wstawaj. Wstań. 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 Pokaż te plecy. Pokaż. Coś tu cię drapie. Tu cię drapie. Ile dzisiaj kleszczy ściągnęliśmy? Ze dwa? Jak nie trzy. Jeszcze będzie przegląd porządny w domu. Nie? Piękna? Tak, idziemy. O, wesolutko z tobą, mała. Kurde, i znowu takie widoki. Cały dzień to samo. To się nie nudzi. Kurde, jaka akcja. Wypas tam jest krów, byczków, ja pityle. Z 200 ich było i wszystkie przepędziłem. Na drugą stronę strumyka biedne przeleciały, uciekły. Ale kilka się do mnie nasadziło ostro. I już musiałem kijami w górze wymachiwać. Nie znam się na wypasie bydła, więc pewnie jakiś rodowity rolnik to teraz parsknie śmiechem. Ale sytuacja była lekko podbramkowa, bo kurde, tutaj pastuchem jest ogrodzony teren. W pewnym momencie już nie wiedziałem, gdzie zwiewać, jak na mnie ruszyły byczki ostro. A tu jak widzicie, wszędzie kurczę pastuch. A gdybym wiedział, że tu jest wyjście, to może tu bym leciał, a nie tam, kurde, takie obchodziłem. Biedne, bo je przepędziłem trochę, patrzcie, tam całe statko jest daleko. Ale tak stresująca sytuacja, Leśka oczywiście schowana za mną, już nigdy nie była taką bohatereczką. Kurde, żeby się krów bać, no ludzie. No byczków, byczków, kurde, jakby takim różkiem się rozpędził, naziałby człowieczka, a już kurde podłaziły na 2 metry. Powiem wam, serce kurna mać w gardle. 4 klocki do mety mi zostały i taki przebój na koniec dnia. O, ale dzisiaj jest dzień kurde naładowany i kilometrami, i też kurde wrażeniami. No tutaj może wyjść dosyć długi odcinek, ale kurczę, powiem wam, no już pierwsza styczność z Beskidem Niskim. Dzicz. Chyba z 4 czy 5 parzy stokopytnych dzisiaj. Wszystkie pojedynczo. O, coś w trawie tak, w zasadzie między liśćmi, pocisnęło, poszeleściło. No, dla mnie brzmiało to jak, kurczę, jakieś coś obślizgłego, dużego. No, czytaj wąż albo żmija. Jest tu dzicz, po prostu dzicz. Ta droga teraz, no to jest jakiś, kurde, luksus cywilizacyjny. Pan z traktorkiem ze zrywką pojechał przed momentem. O, praktycznie nikogo dzisiaj. Tylko jak tam właziłem na krozie żebro. Ale dzisiaj to jakaś ekipka poprosiła mnie o zdjęcie. Wszyscy poubierani w moracze. Pytam, czy to jakieś szkolonko z survivalu. Powiedzieli, że z nawigacji. Bardzo miła ekipa. Też chcieli spać w bazie w Regetowie. Powiem wam, że już jest mocne zmęczonko. To jest chyba mój życiowy, kurde, rekord. Taki z plecaczkiem. A jeszcze niecałe 3 klocki. Ale już taką dróżką to jest, ojej, luksus. Opowiem wam, że kurde, Beskid Niski dziki. Dziki jest bardzo. Jeszcze na końcu te byczki podniosły ciśnienie, kurde. Ale być gdzieś przerzuconym przez takie rogi, pomyślałem sobie, przecież ja tam jestem, kurde, cały czas tu kompletnie bez zasięgu. Gdzieś mnie tam przerzucają. Leżę z połamanymi żebrami, na przykład, w najlepszym wypadku. A i co? Patrzcie, jak pięknie.
i nawet nie wiem, jak się z kim skontaktować. Piesek wydygany. No, sytuacja trochę stresująca była. Może trochę podkoloryzowałem, że 200 byczków, ale tak ze 120 to spokojnie tam było sztuk. Całe duże, duże statko, naprawdę. Ależ tu są tereny, kurde, emocji dzisiaj. Będę spał jak zabity, jej, ciu. Myślę, że to dobry moment, żeby pożegnać się z wami z tym odcinkiem. Sorry, że tak mało ujęć z jakichś takich miejsc kultowych na tym odcinku, czyli gdzieś tam Kozie Żebro, Rotunda. Dzisiaj liczyła się droga i dociśnięcie dystansu, prawie, który miałem zaplanowany na prawie 2 dni w jeden dzień. To dużo, dla mnie to naprawdę dużo w mojej skali prywatnej, jak na mnie. Dzisiaj się prawie, że udaje, no bo tutaj jeszcze 2 kilometry z hakiem, więc zamykamy ten odcinek. Dzięki za waszą uwagę. Do zobaczenia. Miejmy nadzieję w przyszłym odcinku. Cześć.